Ponad 100 osób wzięło udział w karnawałowym maratonie fitnessu, który odbył się w hali Mosiru w Radziankowie. Organizatorzy zadbali o szereg atrakcji oraz szoki wybór zajęć sportowych. Trampoliny, są sztangi, jest każdy inny sprzęt, także tutaj zadaniem tego maratonu jest pokazać każdy rodzaj zajęć, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Zawsze na tych maratonach, przynajmniej tutaj na Mosirze, jest dużo dzieci. Podczas godzinnych zajęć fitness można spalić nawet 800 kalorii. Warto pamiętać również o tym, że podczas wysiłku fizycznego wydzielają się endorfiny, które często są nazywane hormonem szczęścia. Tego każdy z nas na pewno potrzebuje. Myślę, że panie, bo to głównie jednak mamy tutaj większość pań, myślę, że są zadowolone samym tym, że można się zmęczyć, a na pewno jest to coś innego, ponieważ cały maraton trwa ponad 3 godziny. Już tradycyjnie sporym zainteresowaniem uczestników cieszyła się zumba, która dawno podbiła serca Polek. Zumba to jest taka forma taneczna zajęć fitnessowych. Jeśli ktoś nie lubi jakichś takich cięższych zajęć, ciężarów, no to przychodzi sobie potańczyć po prostu. Nastała moda na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz zdrowe jedzenie. Droga do bycia fit nie jest jednak prosta. Dużo ludzi zaczyna być fit świadomie, tym bardziej, że zaczynamy patrzeć na to, co przede wszystkim jemy i pijemy, bo niestety to jest tragedia, co kupujemy w sklepach, co wydaje nam się, że jest dobre, a tak naprawdę nie jest. Zaczynamy być świadomi swojego ciała. Jak obiecują organizatorzy, to nie ostatni taki maraton w Radziankowie.